Ta historia rozpoczęła się dawno temu i rozpoczęła się od tego, kiedy dotarły do nas badania przeprowadzone przez Alicję de Roset i Katarzynę Zielonkę z Limozu, które pokazywały, jak bardzo niskie jest wykorzystanie aplikacji mobilnych stworzonych przez polskie muzea. Dziewczyny z Nimozu przeanalizowały statystyki pobrań różnych polskich aplikacji mobilnych, muzealnych i te wyniki były zasmucające, ponieważ okazało się, że bardzo wiele z tych produktów, z tych aplikacji nie jest wykorzystywanych prawie przez nikogo lub przez bardzo niewielką ilość osób. To te wyniki badań potwierdziły pewne nasze intuicje i obserwacje w pracowni otwierania kultury. I my się wówczas zaczęliśmy bardzo intensywnie zastanawiać, jak można tę sytuację zmienić. To znaczy, jak można sprawić, że to, jak instytucje tworzą technologie, jak w nie inwestują, jakie podejmują decyzje dotyczące wdrażania i tworzenia technologii, żeby to było bardziej efektywne i dla tych instytucji, i dla ich publiczności. Wydało nam się to bardzo ważne, ponieważ czuliśmy, że kultura i instytucje kultury mogą bardzo skorzystać na umiejętnym, mądrym wykorzystaniu możliwości technologicznych, czy to w prowadzeniu projektów cyfrowych, czy tworzeniu narzędzi cyfrowych. I takim drugim krokiem dla nas było to, że my najpierw postanowiliśmy przetestować to, jakby jak to może wyglądać w praktyce, mając świadomość tego, że nie będąc instytucją kultury, nie będąc w środku żadnego muzeum ani żadnej instytucji, być może nie widzimy całego spektrum problemów i wyzwań, z którymi instytucje się mierzą. I pierwszy projekt, który w Pracowni Otwierania Kultury zrealizowaliśmy, to był projekt, kiedy zaprosiliśmy cztery różne instytucje do tego, żeby wspólnie z nami zrealizowali swoje pomysły na projekty cyfrowe lub narzędzia cyfrowe. Zaczęliśmy od takiego etapu, kiedy wspólnie z instytucjami tworzyliśmy prototypy, czyli wychodziliśmy od pomysłu, z jakim przychodziła instytucja, od zasobów, które ma, i wspólnie wypracowaliśmy prototypy. I to był też moment, kiedy nawiązaliśmy już wtedy współpracę z Superskryptem na tym etapie prac pracowni. I potem w drodze konkursu, który może niektórzy z Was pamiętają, wyłonione zostały dwa narzędzia, które zostały rozwinięte do formy w pełni działających projektów, bo wcześniej to były cztery prototypy. I stworzyliśmy z Muzeum Narodowym w Warszawie aplikację MuSelfie, która właśnie niedawno miała swoją premierę i którą wszystkim Wam polecamy. I ze środkiem karta serwis Szlaki Tułaczy. Więc to doświadczenie to był ten jakby jeden krok bardzo ważny dla nas, żeby zrozumieć, z czym realnie mierzą się instytucje, jakie mają problemy i wyzwania w tym procesie. I bardzo wiele nas to nauczyło, bo jako organizacja pozarządowa wspierająca instytucje kultury, na pewno nie mamy nigdy i nie mieliśmy pełnego oglądu tego, jak ten proces tworzenia technologii czy współpracy wokół projektów technologicznych w instytucjach wygląda. Do tego dołożyły się jeszcze dwie istotne rzeczy, to znaczy dwa projekty badawcze, które my zrealizowaliśmy, skupiające się wokół kwestii technologicznych w instytucjach kultury. Pierwszy projekt badawczy dotyczył otwartości w instytucjach kultury, czyli tego, jakie bariery instytucje kultury napotykają w dzieleniu się zasobami ze swoich kolekcji, czy swoimi w ogóle zasobami, nie tylko z kolekcji w internecie. A drugi projekt badawczy to było badanie wykorzystania tych zasobów, które instytucje udostępniają w sieci przez szerokie, jakby bardzo szerokie grona użytkowników. My mieliśmy znów tutaj pewną intuicję, którą chcieliśmy sprawdzić, i ona tym badaniem poniekąd się potwierdziła. To znaczy, okazuje się, że wciąż jest tak, że zdecydowanie nie wszystkie osoby, które mogłyby skorzystać z zasobów instytucji kultury, wiedzą, jak je wykorzystać, wiedzą w ogóle o ich istnieniu, wiedzą, że to jest legalne, żeby z nich korzystać. I jakby w jakich granicach to jest legalne dla różnych typów zasobów. Więc ta wiedza z różnych badań, nie tylko naszych, z tego doświadczenia pracy z instytucjami przy prototypach i narzędziach i z tych dwóch projektów badawczych była dla nas bardzo ważna jako taki punkt wyjścia do stworzenia programu warsztatowego, który realizowaliśmy dzięki wsparciu MKIDN w ostatnich 2 latach. Który z kolei brał na warsztat wszystko to, czego się dowiedzieliśmy i nauczyliśmy, i starał się każde z tych wyzwań, czy problemów, czy zjawisk, czegoś nauczyliśmy,
zaadresować i szukać rozwiązań, które pomogą instytucjom bardziej efektywnie realizować projekty cyfrowe i wykorzystywać technologie dla swojej misji i też dla dobra swoich odbiorców. I to jest bardzo ważne, że w całym tym procesie od początku my byliśmy w dialogu z bardzo wieloma różnymi instytucjami. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich. Te cztery, które Państwo już widzieli, czyli Ośrodek Karta, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Historii Polski i Muzeum Warszawy, to oczywiście były cztery, z którymi byliśmy w tym procesie pracy nad prototypami, ale w czasie warsztatów, spotkań, prowadzenia badań spotkaliśmy bardzo wiele instytucji, od których też po prostu w codziennych rozmowach i współpracy bardzo dużo się nauczyliśmy. I to pozwalało nam doskonalić nasz program i nasze pomysły na to, jak instytucje możemy wspierać. I na to wszystko nałożyła się nasza współpraca z przedstawionymi już tutaj Emilką i Piotrem, którzy reprezentują Superskrypt, którzy z kolei realizują wiele projektów i zleceń dla instytucji kultury i mieli też swoje doświadczenia, które czerpali z tych współprac, którymi się z nami dzielili i wspólnie doszliśmy do wniosku, że warto by było i to może być bardzo pomocne, żeby stworzyć taki przewodnik i kompendium wiedzy, które może pomóc instytucjom realizować z dobrym skutkiem projekty cyfrowe, ponieważ w naszych rozmowach powracały pewne zagadnienia, które wydały nam się być uniwersalnymi problemami, z którymi mierzą się instytucje i wydaje nam się, że odpowiedź na niektóre z tych wyzwań czy problemów może być do pewnego stopnia uniwersalna dla wielu instytucji i w ten sposób powstał transformator kultury, czyli takie kompendium wiedzy i narzędzi, przewodnik, który można już znaleźć pod tym linkiem otwartakultura.org/transformator, który jest takim podsumowaniem tego wszystkiego, co my wspólnie w tym gronie zebraliśmy i co chcemy instytucjom zarekomendować. I to dlaczego, po co powstał transformator, powód, dla którego go stworzyliśmy, jest taki, że my wierzymy, że dobre projekty cyfrowe i udana transformacja cyfrowa w instytucjach kultury zakłada dobre osadzenie projektów w strategii instytucji, rozwój oparty o dane wspierające intuicję twórcy, który ma tworzyć te projekty, angażowanie multidyscyplinarnych zespołów i projektowanie zorientowane na użytkownika. I też z naszych diagnoz wynika, że często brak tych elementów nie pozwala instytucjom na wykorzystanie w pełni możliwości technologii dla realizacji swojej misji i społecznej roli dla pożytku swoich grup docelowych. Więc tak powstał transformator, to jest to, co doprowadziło do tego, że dziś oddajemy go w Wasze ręce, a o tym, co w nim znajdziecie, opowie trochę więcej Karolina Szczepaniak, której oddaję teraz głos. W ramach transformatora kultury stworzyliśmy proces, który rozpisaliśmy na takich 6 głównych etapów. Tego, jak powinno powstawać narzędzie cyfrowe, projekt cyfrowy realizowany w instytucjach kultury. I teraz możecie zobaczyć te etapy na infografice, które się wyświetla. Wszystkie te etapy są dostępne i opisane bardziej szczegółowo na naszej stronie. Ola? Tak, tak. Dobra. Ten slajd bardzo powoli nam tutaj wchodzi. I to, na co chciałabym zwrócić Waszą uwagę, że tak, transformator kultury jest o transformacji cyfrowej, jest o realizacji projektów, ale to, co proponujemy, to jest coś więcej niż poradnik o tym, jak napisać aplikację. Co więcej, element budowy jest tylko jednym z 6 etapów, które powinny się naszym zdaniem wydarzyć, żeby mogło powstać wartościowe, dobre narzędzie cyfrowe, osadzone właśnie w strategii instytucji, realizującej jej cele, docierające do odbiorców instytucji. I też ten proces, który my w ramach transformatora proponujemy, on ma też taką przestrzeń na namysł, na analizę różnych rozwiązań, na poszukiwanie najlepszych możliwych opcji. Też wydaje mi się, że to, co wyróżnia transformator z innych metodologii, z innych sposobów myślenia o realizacji projektów cyfrowych, to taki mocny nacisk na to, że premiera aplikacji, premiera narzędzia cyfrowego to nie jest koniec. I w tym ostatnim etapie, etapie życia po wdrożeniu, podpowiadamy instytucjom też, co zrobić, żeby ich
rozwiązania cyfrowe no, nie ginęły, nie umierały tydzień po premierze. Jak je rozwijać, jak o nich myśleć w dłuższej perspektywie cyfrowej, czasowej i cyfrowej też, jak zadbać o różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, które pozwolą nam dłużej korzystać z tych rozwiązań. I teraz tak, transformator kultury to jest pewien model i jak każdy model działania, w przypadku kiedy już sprowadzamy go do konkretnego projektu, będzie wymagał dostosowania, bardziej szczegółowego uwzględnienia specyfiki danej organizacji, instytucji. My też chętnie jako pracownia otwierania kultury możemy wspierać instytucje w tym procesie, ale też żeby właśnie ten proces dostosowywania modelu transformatora kultury był łatwiejszy, każdy z etapów został rozpisany na konkretne kroki, które powinny się wydarzyć w danym etapie. I ta metryczka, która teraz się Wam wyświetla, ona też zawiera takie elementy, które podpowiadają, z czym dany etap powinien się rozpocząć, czym zakończyć, kto powinien w nim uczestniczyć. Jeżeli teraz wśród Was są osoby, które właśnie realizują jakiś projekt cyfrowy, myślę i chciałabym zachęcić je do tego, by potraktowały transformator jako taki rodzaj check-inu, gdzie są w tym procesie, co się udało zrealizować, a co nie, i być może któreś z tych kroków udałoby się jeszcze nadrobić albo w jakiś inny sposób zaadresować. I by taki rodzaj check-inu ułatwić, oprócz tego, że te kroki pojawiają się przy każdym z etapów, przygotowaliśmy taki specjalny PDF, który pojawia się w dwóch miejscach na stronie transformatora, na stronie głównej u dołu, właśnie bezpośrednio pod infografiką, ale także w zakładce o projekcie, znajdziecie PDF ze skróconą wersją treści transformatora i przygotowaliśmy go z taką myślą, że być może dla niektórych osób warto będzie, niektóre osoby będą chciały go wydrukować, wprowadzić jakieś swoje notatki i właśnie przeanalizować krok po kroku elementy procesu tworzenia narzędzia cyfrowego, który my jako w ramach transformatora proponujemy. Tak jak już powiedziała Ola, my tworząc transformator kultury, myśleliśmy też o nim jako pewnym rodzaju kompendium wiedzy, wymiany dobrych praktyk i inspiracji. Dlatego w każdym etapie znajdziecie przykłady projektów cyfrowych zrealizowanych przez polskie instytucje. Trochę na takiej zasadzie, że się da, że można się dzielić, mogą powstawać ciekawe projekty. W przyszłości no, chcielibyśmy, żeby ten transformator był puchł od takiej wiedzy, od takich inspiracji, więc w przyszłości będziemy uzupełniać te inspiracje i jego treść. Dlatego też chciałabym zachęcić Was do zostawienia na stronie właśnie transformatora w zakładce o projekcie. Znajdziecie formularz, który pozwoli Wam zostawić maila do nas, do siebie, jakiś rodzaj kontaktu, tak żebyśmy mogli Was informować o kolejnych aktualizacjach transformatora, ale także o szkoleniach czy wydarzeniach związanych z działalnością pracowni otwierania kultury. I też za chwilę wkleję na czat link do naszego biuletynu SPOUTE, który możecie subskrybować i chciałbym Was do tego zachęcić, gdyż jutro opublikujemy taki cały numer poświęcony transformatorowi kultury i znajdziecie tam materiały, które mogą Was jeszcze dodatkowo zainspirować, będą taką uzupełnieniem treści tego, co dzisiaj mówimy na webinarze. Już tak zupełnie na koniec. Ostatnim takim miejscem, do którego warto zajrzeć, eksplorując transformator kultury, jest zakładka Dobre Praktyki. Tam znajdziecie znowu filmiki z kolejną porcją wiedzy, inspiracji, doświadczeń na temat zarządzania i prowadzenia projektów IT w instytucjach kultury. Są tam wypowiedzi naszych ekspertów i ekspertek z Superskryptu, ale też pojawiły się filmiki, takie case studies z instytucji kultury takich jak Teatr Polski w Warszawie,
Narodowe Archiwum Cyfrowe, gdzie na bardzo konkretnych przykładach one, osoby wypowiadające się w tych filmikach, pokazują, jak właśnie realizować te wartości, o których mówimy w transformatorze, w praktyce i z jakimi one wyzwaniami się mierzyły. Też znajdziecie bardzo takie warsztatowe filmiki o tym, jak na przykład samodzielnie poprowadzić warsztat o personach, o mapie empatii, albo przygotować własną specyfikację opartą o user stories. Super, dzięki Karolina. Bardzo zachęcamy wszystkich Was do poszperania sobie w Transformatorze Kultury i sprawdzenia tych wszystkich miejsc, o których mówiła Karolina, i zajrzenia do tych materiałów, które są tam dostępne. Bardzo ważne jest to, co Karolina powiedziała na temat tego, że to jest jakiś początek i mamy nadzieję, że Transformator będzie się rozrastał, że będzie w nim przybywało ciekawych case studies, inspiracji, omówień projektów, dobrych praktyk. I jesteśmy absolutnie otwarci i otwarte na to, żeby te przykłady płynęły też od Was, więc zachęcamy Was do zostawienia nam kontaktu do siebie, żebyśmy mogli wysyłać Wam przypomnienia, informacje o tym, co się u nas dzieje, co nowego pojawia się w Transformatorze, ale też zachęcamy do kontaktu w drugą stronę, jeżeli sami realizujecie jakiś projekt, bądź zrealizowaliście jakiś projekt, na którym się czegoś ważnego nauczyliście, to jakby dla nas jest to bardzo ciekawe, żeby też dowiadywać się o nich, uczyć się o tym, jakie wyzwania napotkaliście na swojej drodze na przykład, albo jak udało Wam się rozwiązać pewien problem. Więc teraz przejdziemy do części, w której porozmawiamy chwilę z Emilką i Piotrem o ich perspektywie, która jest ważną perspektywą dla tego, jak wygląda Transformator Kultury. I moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło roli strategii, strategii instytucji, strategii projektu. I jak widzicie w Transformatorze, my zaczynamy w ogóle od strategii. To jest pierwszy krok w tym całym naszym modelu. I dlatego chciałabym Was zapytać, Milko, Piotrze, dlaczego Waszym zdaniem tak ważna jest strategia produktu i instytucji dla pracy zespołu kreatywnego i projektantów? Dzień dobry, może na początek. Po pierwsze, może odpowiadając na to pytanie, chcielibyśmy podkreślić, że tak naprawdę dobrostan zespołu projektowego nie jest celem samym w sobie. To nie jest najważniejsza rzecz, którą nie chcę też zupełnie tego dyskredytować. Fajnie, żeby się zespołom dobrze pracowało, zarówno zespołom wewnątrz instytucji, jak i zewnętrznym dostawcom, niezależnie od tego, czy to jest jeden wykonawca, czy wielu. Tym niemniej, tak naprawdę to, co się liczy w trakcie realizacji projektu, to jest realizacja celów instytucji i poprawa funkcjonowania albo wzbogacanie zasobu narzędziowego, którym dysponuje instytucja. I w trakcie naszych projektów wielokrotnie, będąc angażowanymi jako dostawca, będąc zaangażowanym przez instytucję na etapie ofertowym, czy wręcz później, zauważyliśmy, że ciężko jest nam odpowiadać na szereg pytań, które się w naturalny sposób pojawiają w trakcie fazy projektowania czy tworzenia narzędzia cyfrowego. Czy szczerze powiedziawszy, nie tylko ten problem dotyczy narzędzi cyfrowych, również przygotowywania wystaw czy jakichś materiałów drukowanych, identyfikacji wizualnych, co nam się też zdarza robić. Pojawia się szereg pytań, które nie potrafimy odpowiedzieć, które się z grubsza rzecz biorąc sprowadzają do takiego pytania, po co my robimy to, co robimy? Po co instytucja chce, żeby jakieś narzędzie powstało. Doszliśmy do wniosku, tutaj też właśnie współpracując przy tworzeniu Transformatora, że odpowiedzi na te pytania są często zmieniają o 180 stopni wygląd narzędzia. Tak naprawdę i zaproponujemy tutaj jakby przejście przez taki proces najpierw postawienia
celów przed celów projektowych, czyli określenia strategii projektu i zastanowienia się właśnie dla po co projekt jest realizowany i co, jakie cele ma osiągnąć, ma pomóc osiągnąć. I te cele nigdy nie są znowu nie są wzięte z przypadkowych miejsc, tylko bardzo dobrze, gdyby były skorelowane, czy wręcz wynikały wprost z jakiejś bardziej długofalowej strategii instytucji. Żeby nie było to bardzo ogólne, to pomyślałem, że możemy przytoczyć przykład nawet tak bardzo prostego projektu, jak realizacja strony internetowej instytucji. Strona może spełnić bardzo różne funkcje, czy pomagać realizować różne cele, może pełnić rolę informacyjną, to być może to jest jej główny cel istnienia, ale być może pełni rolę promocyjną, czy jakąś wizerunkową i ma zachęcać uczestników do, czy widzów zwiedzających do zaangażowania odwiedzin w muzeum, czy zapoznania się ze zbiorami. I w świetle tego, że zazwyczaj zasoby na realizację projektów są ograniczone, to taki etap jak strategia projektu ma pomóc określić, które cele są ważniejsze od innych, bo zazwyczaj nie starcza zasobów na idealne, pełne osiągnięcie wszystkich efektów, choć oczywiście by się marzyło, żeby to się dało. No, natomiast w świetle ograniczonych zasobów, a pewnie większość z Was też ma takie poczucie, że projekty w branży kultury są raczej niedofinansowane niż przeinwestowane, to w świetle tego no, nie ciężko się pokusić o osiągnięcie wszystkich celów. Dlatego proponujemy albo w ogóle zacząć realizację projektu cyfrowego, jeszcze wręcz nawet przed myśleniem o budowie, czy przed myśleniem o tym, jakie konkretne narzędzie powinno powstać, czy to w ogóle powinna być strona internetowa, albo czy to powinna być aplikacja, albo czy to powinien być chatbot, to zadać sobie pytanie, jakie my cele chcemy osiągnąć i dopiero w tym kontekście szukać rozwiązań, czy badać przestrzeń rozwiązań, które mogą pomóc nam, pomóc zespołowi, czy pomóc instytucji osiągnąć właśnie te cele. Super, dzięki wielkie. To bardzo się jakby też rymuje z tym, że tak naprawdę strategia cyfrowa instytucji powinna być elementem po prostu strategii instytucji i ten aspekt strategiczny wydaje się nam tutaj bardzo ważny, tak jak Piotrze powiedziałeś, i dlatego Transformator ma właśnie taką konstrukcję. Ja mam drugie pytanie do Was, które dotyczy z kolei grup docelowych i użytkowników. Chciałabym zapytać Was, jakie znaczenie z Waszej perspektywy ma dobre zdefiniowanie grup docelowych dla danego projektu i dlaczego wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, jak ważne są badania do tego, żeby czerpać wiedzę o użytkownikach i powiedzcie jakby trochę o tym, dlaczego nawet najprostsze czy najmniejsze skalą badania mogą się przydać w tym procesie. Ja odpowiem na to pytanie. Ono ma dwie części. Najpierw o grupach docelowych. Więc właśnie, tak jak Piotr powiedział i tutaj wcześniej też rozmawialiśmy, że strategia produktu i rozwiązywanie jakiegoś danego problemu, to jest mi się wydaje klucz do prowadzenia, bo jeżeli nie wiemy właściwie, dlaczego coś robimy, dlaczego, czy to rozwiązać problem, czy nie, no to jest bardzo ciężko później stwierdzić, czy odnieśliśmy sukces. No i jeżeli już rozwiązujemy problem, to zazwyczaj jest związane z jakimiś konkretnymi użytkownikami, po którym ta aplikacja, to narzędzie, które tworzymy, ma faktycznie pomóc. Czy też na przykład pomóc, nie wiem, odnaleźć się w skomplikowanym budynku, albo pomóc znaleźć informacje, które ułatwią im dotarcie na miejsce, albo są bardzo różne sposoby na definiowanie problemu i później rozwiązywanie go. Pewnie jest bardzo dużo różnych problemów, które się wymagają i mogą rozwiązywać na przykład pomocą narzędzi cyfrowych. Ale jeżeli nie określimy dobrze, kto później będzie z tego korzystał, w jaki sposób, no to jest bardzo mała szansa, że ten problem faktycznie rozwiążemy.
I dlatego tutaj skupienie się na grupie docelowej, przeanalizowanie, jak to będą użytkownicy i jak oni będą korzystać z tego narzędzia, jest bardzo ważne. Ważne jest, myślę, też, żeby nie zamykać się za bardzo przy wizji jednej określonej jakiejś tam persony, że to będzie, nie wiem, młody student, który w wolnych chwilach pije kawę na placu Zbawiciela, a coś tam, dlatego, że to oczywiście może nam skrzywić obraz rzeczy, więc trzeba zarówno myśląc o grupie docelowej, jak i robiąc badania, zachować otwartość na to, że użytkownicy będą bardzo różni, ale może jest jakiś wspólny mianownik do tego, jak to narzędzie będzie wykorzystywane, pewnie jak będzie im pomagało, bo też ludzie korzystają z narzędzi cyfrowych, żeby rozwiązać swój problem, o tym trzeba też pamiętać. Jak? Emilko, przepraszam, że ci przerwę. Niektórzy z naszych uczestników mówią, że faktycznie słabo cię słychać. My rekomendujemy wszystkim, żeby sobie podgłosili dźwięk u siebie, ale może ty też po stronie możesz... Będę się przybliżać do mikrofonu, może to pomoże. O, super. Czy teraz jest lepiej? Tak, jest zdecydowanie lepiej. No dobrze, więc użytkownicy też będą korzystać z naszego narzędzia, bo chcą rozwiązać jakiś problem swój. Nie jest tak, że ludzie korzystają z narzędzi, bo po prostu, nie wiem, są tacy ciekawi różnych rozwiązań technologicznych i chcą je zgłębiać. To jest rzadkie, więc musimy o tym pamiętać i przeanalizować, jak oni będą z tego chcieli skorzystać, co oni chcą dla siebie wynieść z tego, i to jest bardzo ważne. A jeśli chodzi o te badania, no to właśnie to znowu się zazwyczaj rozbijamy o budżet i w idealnym świecie pewnie dużo funduszy można by poświęcić na to, żeby regularnie badać zwiedzających na przykład w muzeach, czy użytkowników jakichkolwiek narzędzi. Natomiast często jest taka sytuacja, że na te badania jest, że w ogóle budżet jest ograniczony, musimy wybierać i na badania nie starczy już środków. I wtedy moim zdaniem można sobie nadal w tym radzić w ten sposób, żeby spróbować dotrzeć do ludzi, którzy wydają nam się dobrymi reprezentantami grupy docelowej, po prostu z nimi porozmawiać. Oczywiście im więcej wiemy na temat tego, jak badania przeprowadzać, jak zadawać pytania, żeby nie skrzywić, powiedzmy, odpowiedzi, tym lepiej, więc warto się tym jakoś zainteresować i też znaleźć w swoim pokładzie osoby, które jakoś tam mają z racji zainteresowań czy wykształcenia świadomość tego, jak można przeprowadzać wywiady, rozmawiać, zadawać pytania, czy też analizować dane. Ale rozmowa z choćby kilkoma przykładowymi użytkownikami naszej grupy docelowej, mi się wydaje, że prawie zawsze otworzy jakiś nowy punkt widzenia i spowoduje, że zaczniemy o tym naszym narzędziu myśleć inaczej. I w mojej historii nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby to nie wniosło czasami nawet całkiem fundamentalnych, a czasami może nie zupełnie zmieniających postać rzeczy, ale jednak istotnych jakby perspektyw, które pomagały zmienić kształt produktu albo miały ważne. Ale tutaj myślę, że nie można, właśnie bardzo ważne jest, chciałabym też podkreślić, że to trzeba robić z otwartą głową i nie można też oczywiście uważać, że malutkie badanie czy rozmowa to są twarde dane, na które nie wiem, później możemy mówić, że 100% naszych respondentów powiedziało to, a to, podczas kiedy to była jedna osoba. Więc tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby to mieć odpowiednią perspektywę, patrzeć na to jakby z właściwym, nie przeceniać tych liczb, które mamy, czy tych danych, które mamy, ale umieć wyciągać z nich wnioski, najważniejsza jest taka otwartość na to, żeby chcieć czegoś dowiedzieć o użytkownikach, o tym, jak będą korzystać, o tym, jakie mają problemy, a nie próbować im wtłoczyć naszą wizję. Mhm. Ja może jeszcze dopowiem, że zdarzyły nam się projekty, w trakcie których jedna rozmowa z wybranym przedstawicielem grupy docelowej skutkowała rekomendacją, którą przedstawiliśmy klientowi z instytucji kultury, który był klientem, rekomendacji dotyczącej przesunięcia 40% budżetu z jednego obszaru, które te 40% miało służyć
stworzeniu jakichś konkretnych funkcjonalności, czy w ogóle narzędzia skierowanego do konkretnej grupy docelowej. I jedna rozmowa, zdarzało nam się, że jedna rozmowa wystarczała, żeby nabrać przekonanie, że to jest bardzo zły pomysł. I byliśmy w stanie to w taki sposób uargumentować właśnie na podstawie takiej jednej rozmowy, że klient też zaczął rozumieć, że podążanie pierwotnie wytyczonym planem, czy zgodnie z tym pierwotnie wytyczonym planem, to nie będzie optymalne wykorzystanie budżetu i można zrobić coś sensowniej, lepiej dla większej grupy docelowej być może. Więc właśnie tak jak Emilka powiedziała, nawet jedna, dwie czy trzy rozmowy z takim zastrzeżeniem, żeby rozsądnie podchodzić do interpretowania wyników i doboru respondentów, potrafią zmienić losy projektu, można tak powiedzieć, często. Dzięki, to jest bardzo też ważna sprawa i dla nas też w pracowni. My trochę rekomendowaliśmy przy okazji różnych warsztatów tego, jak prowadzić badania, nawet kiedy nie ma na nie dużych budżetów. I tak jak już Piotr i Emilka powiedzieli, bardzo do tego zachęcamy, żeby nawet kiedy nie mamy osobnych środków na badania, ale szykujemy się do większego projektu, który skonsumuje nasze siły, czas i pieniądze, fajnie by było móc pogadać przynajmniej z kilkoma osobami, które reprezentują grupę docelową, dla której ten projekt robimy, żeby mieć pewność, że idziemy w dobrym kierunku, dokładnie tak jak powiedzieliście. Ja mam do Was jeszcze jedno pytanie, zanim zaczniemy zadawać, oddamy publiczności możliwość zadawania pytań. My często w pracowni, rozmawiając z Wami, powoływaliśmy się na taki przykład, czy na taki frazes, że projekt cyfrowy to nie jest wystawa ani książka i że istotnie się praca nad takim projektem różni. I chciałabym, żebyście teraz powiedzieli, dlaczego tak jest, że ta premiera, ten moment premiery projektu cyfrowego ma zupełnie inną specyfikę i charakter niż moment premiery takiego produktu, jak właśnie książka czy wystawa. No, dla mnie to było bardzo zaskakujące, że książki czy wystawy mają premiery i wernisaże, czy nawet procesy cyfrowe mają też swoje konferencje prasowe. Ale mam nadzieję, że transformator właśnie będzie wyglądał inaczej niż często premier książek. To znaczy, że to będzie produkt, czy narzędzie, który będzie dopiero teraz zaczyna swoje życie i dopiero teraz tak naprawdę zaczynamy pracę nad udoskonalaniem tego projektu. Czy to narzędzia takiego, jakim jest transformator kultury. W świecie cyfrowym, w świecie startupów technologicznych, czy w wielkich narzędzi cyfrowych tworzonych, czy wielkich, dużych, tworzonych dla bardzo dużych klientów, typu banki, czy firmy telekomunikacyjne, absolutnie normalne i normalnym i standardowym zachowaniem jest modyfikowanie i dobudowywanie kolejnych funkcjonalności, czy wręcz często wyłączanie starych funkcjonalności, które kiedyś powstały, ale z jakiegoś powodu dochodzimy do wniosku, że już nie są potrzebne, czy nie są najlepsze, po momencie premiery. I dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem w trakcie pierwszych projektów, które realizowałem dla instytucji kultury, była taka obserwacja, że stworzenie multimedialnego eksponatu na wystawie ma swój wielki taki dzień zero, kiedy to narzędzie czy eksponat jest pokazywany. Tak samo serwisów internetowych czy jakichś takich bardziej rozbudowanych aplikacji webowych. Takie narzędzie przekazywane jest użytkownikom po raz pierwszy, pokazywane, zaczynają z tego narzędzia korzystać ludzie albo eksponat zaczyna być oglądany przez zwiedzających i w końcu dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, czy te wszystkie decyzje, które podejmowaliśmy wcześniej, które były w gruncie rzeczy zgadywaniem, co będzie fajne, co się przyda, co się nie przyda,
dopiero teraz możemy ocenić, czy dobrze zgadliśmy, czy nie. I jakże często okazuje się, że się mylimy. Mhm. Jakby ta branża, czy zarząd, może nie tyle branża, co wiedza dotycząca zarządzania projektami cyfrowymi, która mi jest osobiście bliska, zaczęła się zmieniać też już lata temu, wciągając tą obserwację i wykorzystując ją, czy nie próbując jej negować, tylko przyjmując jakby za pewnik. To jedyna rzecz pewna, zaczynając projekt, jest taka, że nie wszystkie decyzje podejmiemy słusznie i będziemy chcieli coś zmienić, rozbudowywać, dobudowywać. A odpowiadając, wracając do tego pytania, od którego lekko odbiegłem, to znaczy dlaczego ta sytuacja z narzędziami cyfrowymi jest inna niż w przypadku książek czy wystaw. Jak się zaczęliśmy zastanawiać z Emilką, troszeczkę rozmawialiśmy też o tym z koleżankami z pracowni otwierania kultury, to zaczęła mi się krystalizować taka obserwacja czy przekonanie. Mi, takiej osobie, która przychodzi z branży technologicznej, z doświadczeniami spoza branży kultury, i nagle kilka lat temu zacząłem poznawać branżę kultury. Więc mi się zaczęła krystalizować taka obserwacja, czy przekonanie, że wydrukowanie, że produkty niecyfrowe mają bardzo drogi proces produkcji. Na przykład książki są drukowane, wystawy są budowane, przestrzenie w muzeach są często, nie wiem, przearanżowywane, są malowane ściany. I teraz modyfikacja tego bardzo często jest kosztowna. Się sprowadza do ponownego wydruku kolejnego nakładu książki, co często się nie dzieje w ogóle, a często jest odroczone w czasie, albo wymaga przebudowy całej przestrzeni, czyli jakiejś tam części przestrzeni fizycznej w muzeum. I wydaje mi się, że ten fakt, że modyfikacje są często bardzo drogie, spowodował, że proces realizacji projektów przez instytucje kultury wyewoluował w tą stronę, że należy się bardzo dobrze zastanowić, co powinno powstać, jak najlepiej podjąć te wszystkie decyzje, potem wyprodukować, przekazać materiały do drukarni, czy zaangażować stolarza i firmę wykończeniową. No i potem to wszystko już jest zbudowane, istnieje i już nie ma sensu myśleć o tym, żeby to lekko modyfikować i poprawić doświadczenie użytkowników o 10%, bo będzie to wymagało dużo większego nakładu pracy i zaczynamy wtedy myśleć o kolejnej wystawie, kolejnej edycji, czy kolejnej książce. W przypadku narzędzia cyfrowego jest zupełnie inaczej. Proces zbudowania drugiej wersji albo wersji 1.1 jest praktycznie darmowy, to znaczy należy wykonać tą pracę koncepcyjną i przygotować, zmodyfikować oprogramowanie, natomiast samo stworzenie narzędzia, czyli położenie cegieł i zaszpachlowanie i pomalowanie, jest w przypadku oprogramowania jest zautomatyzowane i robią to komputery. Praca programistów czy grafików często dużo bliższą mi metaforą niż do budowania, czy analogią niż budowanie domu, to jest praca architekta. Programiści, projektanci tworzą pewien szkic pewnego narzędzia, a potem możemy zbudować jedną sztukę, czy 40 sztuk, czy 4000. Koszt tego jest darmowy, czy niemalże zerowy. Mhm, różnica w tym koszcie jest tą przyczyną, dlaczego instytucje wytworzyły sobie taki proces postępowania, no i też dosyć naturalne jest, że naturalnym zachowaniem jest próba przełożenia znanego procesu stosowanego już od lat do realizacji projektów cyfrowych. No i transformator kultury jest taką próbą też przeniesienia pewnych praktyk z innych branż, nie z instytucji kultury, i pokazania instytucjom kultury, że można te projekty robić inaczej i korzystnie jest do nich podchodzić troszkę inaczej. Również do tego etapu życie po wdrożeniu. Dzięki. Ja tutaj się na czacie pojawił nam bardzo ważny wątek, który dotyczy też tego, jak są konstruowane budżety jakby w projektach realizowanych przez instytucje. I tutaj pojawił się tak głos, które są nam bardzo bliskie i one są na pewno dodatkowym powodem dla tego,
tak to wygląda w instytucjach, jak czytałeś. To znaczy, że często projekt musi się zamknąć w określonym budżecie i później nie ma już środków na to, żeby go dalej rozwijać. I wiemy, że to też jest czynnik, który działa, to, że tak się te projekty rozwijają. No. Tak, ale to Emika, chciałaś ty powiedzieć? Tak. Proszę. Znaczy to, co my rekomendujemy, to jest, żeby zachować sobie część budżetu na te właśnie możliwe rozwijanie. I to zachęcamy zrobić coś mniejszego, niż się na początku nawet planowało, żeby zostawić część środków na rozwój już na podstawie produktu, który istnieje, który można testować, obserwować i rozwijać w bardziej świadomy sposób. A ja tutaj chcę właśnie dopowiedzieć, że mi by się bardzo marzyło, żeby trochę z tego, bo to, co narzędzia cyfrowe umożliwiają, to jest też zbieranie danych, łatwiejsze niż w przypadku tego, co wiemy na temat tego, jak ludzie, nie wiem, korzystają z naszych zaprojektowanych przez nas książek, czy nawet wystaw. Ale no, takie podejście, że zbieramy dane i że koncentrujemy się na tym, jak użytkownicy zwiedzający się zachowują, mam nadzieję, że zacznie promieniować też trochę z narzędzi cyfrowych i ze świata cyfrowego, gdzie to jest normą, na świat nawet taki właśnie bardziej pozacyfrowy i że wystawy realne też można w ten sposób planować i budżetować, żeby część z tego to były poprawki, które już wdrażamy, obserwując, jak ludzie chodzą po wystawie, gdzie się zatrzymują, gdzie się komunikują i tak dalej. Na pewno to z tego się dzieje. Często wystawy zmieniają lekko swój wygląd. Mi by się marzyło, żeby tego było jak najwięcej. A ja mogę jeszcze dodać. Ja powiem, teraz pozwolę Piotrze dodać, tylko powiem, że można już zadawać pytania na czacie. I kiedy ty będziesz dopowiadał, my zachęcamy bardzo was, żebyście wpisywali pytania, które następnie zostaną przeze mnie zadane prelegentom, który będzie na nie po kolei odpowiadać. I teraz oddaję głos. Ja chciałem jeszcze dodać do tego wątku budżetowego taką troszkę może ogólne nasze przemyślenie na temat transformatora. I ważne, myślę, żeby to też wybrzmiało, że my nie myślimy, chyba nikt z nas nie myśli, że transformator jest prostym rozwiązaniem jakiegoś tam problemu, które, albo mówiąc bardziej możliwością poprawy, tak bardziej pozytywnie, możliwością poprawy jakiegoś obszaru funkcjonowania. Mamy świadomość, że jest wiele ograniczeń, z którymi się borykają instytucje kultury, czy pracownicy, którzy realizują te projekty. Z jednej strony gdzieś na dole, czy w środku struktury organizacyjnej, ale również osoby zarządzające instytucjami na samym szczycie jakby struktur organizacyjnych. I transformator z pewnością nie jest prostym narzędziem, które można, nie tworzyliśmy go z taką myślą, że będzie można go wziąć, zastosować, przejść jakiś proces od punktu pierwszego do szóstego i on rozwiąże wszystkie problemy. Mamy nadzieję, że z jednej strony, że to jest jakieś modelowe pokazanie, jak wyglądałby świat idealny i nie tylko zresztą branża kultury ma problem z osiąganiem czy dochodzeniem do świata idealnego. W każdej branży projekty, nie tylko cyfrowe, bardzo rzadko kiedy wyglądają modelowo i są realizowane zgodnie z podręcznikiem. Natomiast te podręczniki powstają po to, żeby było do czego dążyć albo było się na czym wzorować. Chyba troszeczkę tak jest, że w transformatorze są jakieś pojedyncze narzędzia, które jest w miarę łatwo zastosować i poprawić jeden czy drugi moment. Natomiast jako całość z pewnością jest tak, że w ogóle transformator nie odpowiada na pytanie, w jaki sposób finansować projekty. No i jeżeli projekty będą, że będą trudności, tak jak tu się pojawia głos na czacie, że są problemy z pozyskiwaniem środków inwestycyjnych na rozwój, no tego nie rozwiązujemy. Mamy jakąś prostą rekomendację, no jeżeli jest na realizację projektu przeznaczony jakiś budżet z góry, to nie planować wydawania go od razu w całości, tylko zostawić sobie 10 albo 20% i albo to wykorzystać
po uruchomieniu projektu, albo chociaż zdecydować pod koniec realizacji, pod koniec budowy, bo wtedy też więcej wiadomo niż na samym początku. Więc to jest jakaś prosta rada, z której czasami będzie można skorzystać, a czasami nie. A jak finansować, to jest jakby jak finansować, skąd brać środki na modyfikację i rozwój, no to jest oczywiście osobny, wielki temat. Mogła tylko krótko już, albo chcę jeszcze tutaj dać przestrzeń na pytania, dopowiedzieć jeden wątek. Wydaje mi się, że to, co jest bardzo ważne, żeby zrozumieć w kontekście projektów cyfrowych, to, że błąd jest rozwojem. To znaczy to, że my na przykład kończymy etap budowy z takim poczuciem, że jeszcze coś, albo że wyobrażaliśmy sobie, nie wiem, w grupie projektowej dane rozwiązanie wydawało być super, ale w momencie testów, w momencie konfrontacji z użytkownikami okazało się, że to była ślepa uliczka, to tego rodzaju błędy się zdarzają i one nie świadczą o tym, że ktoś okazał się mało profesjonalnym na jakimś etapie, tylko po prostu taki jest charakter tego rodzaju rozwiązań. I właśnie dlatego to, o czym mówi Piotr z Emilką, o tym rezerwowaniu środków budżetowych na koniec, to nie jest rezerwowanie środków budżetowych na czarną godzinę, jak się okaże, że ktoś o czymś zapomniał i trzeba ratować projekt, tylko o takim właśnie daniu sobie przyzwolenia na testy, takie testy i błędy. Jako trochę anegdotę, ale właściwie jako pewną prawdę też transformatora dodam to, że my również przeszłyśmy przez etap testów, etap weryfikacji z naszą grupą docelową, czyli z osobami z instytucji kultury, również na takim poziomie, czy strona, którą zaproponowałyśmy, działa i czy ona się sprawdza. I tu już serdecznie pozdrawiam osoby, które wzięły udział w tych testach i ich feedback był dla nas bardzo pomocny i one też nas wypunktowały z rzeczy, które w sumie powinniśmy przewidzieć, ale tak wyszło, że się nie przewidzieliśmy. Dzięki temu ta strona, ten transformator jest lepszy, więc jakby to jest jakiś taki element niezbędny, na który trzeba się po prostu uznać, że tak jest. Tak? Znaczy, że na koniec będą poprawki, będą testy, trzeba ten budżet pod to skroić, taki jaki mamy. Ja bym tutaj dodał jedną rzecz do Karoliny. Błąd jest też sukcesem, ale błąd, którego wyciągniemy wnioski jakieś, jest też sukcesem. Jest wpisany w naturę realizacji kreatywnych, odkrywczych projektów. A błąd, którego nie wyciągniemy wniosków żadnych albo nie podejmiemy działań na podstawie tych wniosków, pozostanie błędem. Dzięki. Słuchajcie, mamy pytanie na czacie. Czy do transformatora planujecie słownik z IT na humanistyczny i z powrotem? Ja bardzo mi się podoba to pytanie. I odpowiedź na nie brzmi tak, że w tym momencie go nie ma, ale kiedyś zaczęliśmy taki słownik. Może pod wpływem tego pytania go dodamy. Tak. Nie wiem, czy Karolina chciałaby to powiedzieć. Ale no ja chciałabym to powiedzieć, że właśnie też w tym biuletynie spółek o transformatorze pojawią się teksty, które myślę, że trochę mogą wyjaśnić niektóre terminy, które się pojawiają w treści transformatora, ale dla mnie na przykład super będzie taką informacją, które terminy są niezrozumiałe i wymagają przetłumaczenia. Myślę, że właśnie terminy i język jest świetnym przykładem tego, dlaczego musimy testować i współpracować z naszą grupą docelową, bo to jest jakby na jakimś bardzo podstawowym poziomie to jest nieweryfikowalne. To znaczy ja jako projekt menedżerka tego projektu i osoba bardzo w środku, bardzo trudno mi jest, to ze względu na moje doświadczenie, zorientować się, które terminy wymagają wytłumaczenia, a które nie, które są już dostatecznie jasno wyjaśnione, a które jeszcze nie. Chociaż bardzo bym chciała, tak, żeby cały transformator był jak najbardziej zrozumiały, ale to po prostu no, jest jakieś ograniczenie tego, że jednostka nie widzi własnych błędów. No. Ja też dodam, że kiedyś tworzyłyśmy wspólnie z Karoliną takie słowniki, głównie do umów na potrzeby w realizacji projektu wspólnie z instytucjami, więc myślę, że to może być początek takiego słowniczka, który dodamy do transformatora. Dziękujemy za tę sugestię.
Czy są jeszcze Na pewno staraliśmy się, żeby sam transformator był napisany językiem humanistycznym i był zrozumiały, ale pewnie się to nie udało w sposób idealny. Sprawdzam, czy są jeszcze jakieś pytania. Mamy jeszcze te 5 minut do 12, które możemy poświęcić na rozmowę z wami. Więc jeżeli jest pytanie, które chcecie nam zadać, to zapraszam. Jakąś głośniej, bo cię nie słychać. Może powinniśmy spróbować właśnie porozmawiać z naszymi użytkownikami, z naszą grupą docelową i przetłumaczyć transformator na język humanistyczny, bo mi by się w ogóle marzyło, żeby nie było języka IT osobnego i humanistycznego osobnego, tylko żeby to był jeden wspólny język, który jest elegancki i zrozumiały. Zdążmy do tego, żeby przetłumaczyć. Ja też głęboko wierzę, że w ogóle projekty cyfrowe dla instytucji kultury to jest pełna humanistyka, że to tak naprawdę. Ale widzę też, ja trochę, że Krzysztof Czajka jeszcze pisze, więc może on nam zaraz tutaj wypisze listę terminów, które wymagają szybkiej interwencji. Tak. Chodzi o takie terminy, które mogą być przydatne osobom, które współpracują w projektach, a są humanistami. To jest w ogóle bardzo fajnie, że to pada tutaj, bo my w ogóle, jak zakładałyśmy pracownię otwierania kultury w cyfrowym, to wyobrażałyśmy sobie, że my jesteśmy takimi tłumaczkami. I trochę tak definiowałyśmy naszą rolę, więc to bardzo fajnie, że tutaj zostałyśmy wezwane do tego, żeby może wyłożyć nasze narzędzia. To po prostu rozumiem, że Krzysztof prosi nas o to, żeby to dla sektora IT przygotować słownik. Obie strony chyba. Tak, humanistów. Bardzo fajny wątek, na pewno go pociągniemy. Ja sprawdzę, czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie. Może się jeszcze pojawi, mamy kilka minut na to. A w obie strony, Krzysztof, słownik. Zgadza się. Tak. Nie jest to specyfika branży kultury. Przy projektach informatycznych, na których się trochę znam, nie wiem jak jest w przypadku budowlanych czy innych, ale przy informatycznych, wszystkie istotne problemy, które się pojawiają w trakcie realizacji, się sprowadzają do tego, że dwie strony się nie rozumieją i to są problemy, które należy rozwiązywać. Istnieją takie projekty technologiczne, które są trudne technicznie, pewnie zbudowanie, nie wiem, wyszukiwarki Google jest trudne technicznie, ale większość projektów, które się realizuje, nie ma wielkich problemów, nie ma wielkich wyzwań technologicznych. Problem się sprowadza do tego, żeby wykonawca zrozumiał dobrze intencje, albo często może problem, który ma zamawiający, często zamawiający ma problem, ale nie za bardzo rozumie go też i ważne jest, żeby wszyscy to dobrze zrozumieli i ten słownik, na pewno może taki słownik w postaci dokumentu może troszkę pomóc, natomiast w gruncie rzeczy to się zawsze sprowadza do tego, czy te dwie strony są profesjonalne i czy się chcą ze sobą dogadać, czy na przykład tylko wypełnić umowę albo nie. Targowy. I chciałabym jeszcze polecić, bo w Transformatorze Kultury znajdziecie taki wątek szablon User Stories i filmik tłumaczący, jak tworzyć User Stories, czyli opracowywać, rozpisywać funkcjonalności danego narzędzia cyfrowego w taki sposób, żeby on był zrozumiały właśnie dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt. To znaczy zarówno czytelny był dla programistów, jak i osób, które już przyjmijmy ten podział, reprezentują świat humanistyki, bo na takim bardzo podstawowym poziomie, jeżeli chcemy, żeby na naszej stronie wyświetlała się galeria zdjęć, to pewnie zadaniem programistów jest wymyślenie, jak to powinno funkcjonować technologicznie,
ale my spokojnie w ramach właśnie user stories można rozpisać takie funkcjonalności, nawet nie będąc, nie mając przygotowania takiego technologicznego, czy nie znając świata IT od strony językowej. Nie widzę więcej pytań, więc chciałam bardzo wszystkim podziękować. Dziękuję Wam, Karolina, Piotrze, Emiko, Marty Biernat, której ma tutaj z nami w roli prezenterki, ale Transformator jest też jej dziełem. I wszystkim Wam i Państwu uczestniczącym w tym spotkaniu. I oczywiście jest tak, że my na odpowiedzi na te pytania, które tutaj padły, opublikujemy na blogu Otwartej Kultury i wyślemy też Państwu link do Transformatora w mailu podsumowującym. Będzie też wkrótce dostępne nagranie z tego spotkania, podzielimy się linkiem do niego. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i zapraszamy do korzystania z Transformatora Kultury. Dobrego popołudnia. Dziękuję. Dziękujemy.